Siemanko, z tej strony Paweł z kanału Przez Obiektyw i mam dzisiaj dla Was kolejny film z serii Podstawy Fotografii. Poprzedni film był dość mocno techniczny, w którym tłumaczyłem Wam, co to jest shutter speed, co to jest ISO, co to jest przysłona, jak je ustawiać, jak pracować na ustawieniach manualnych. Dzisiaj, przy pomocy podstawowych błędów, które fotografowie często popełniają, wytłumaczę Wam kolejne rzeczy, które są właśnie ważne, jeśli chodzi o podstawy fotografii i to, w jaki sposób pracujemy z aparatem. Często jest tak, że ostrość jest nie tam, gdzie trzeba, bądź nie jest ona wystarczająca. Czasami zdarza się, że mając ustawiony autofokus, nasz autofokus złapie nam ostrość na coś innego. My tego nie zauważymy na małym ekraniku aparatu i uważamy, że zdjęcie jest zrobione. Wrzucamy zdjęcie na kompa i okazuje się, że ostrość nie była na oczach albo w ogóle nie była na postaci, ponieważ obok było jakieś drzewo, które miało gałęzie i aparat wyczuł to jako ostre krawędzie, więc z jakiegoś powodu sfokusował się właśnie na to drzewo, a nasza postać jest nieostra. I z jednej strony możemy sobie powiedzieć, ok, jeżeli jest delikatnie nieostra, po to mamy Lightrooma, po to mamy Photoshopa, możemy sobie to wszystko wyciągnąć i oczywiście jakby jest to bzdura, ale jakby możemy tak zrobić, ja nie mówię, że nie, często się tak robi, ja czasami również mam takie sytuacje. Ale są rzeczy, które możemy zrobić, żeby uniknąć właśnie takich sytuacji. Tak naprawdę mamy trzy fundamentalne tryby ostrości w naszych aparatach. Jeden jest to tak zwany continuous focus, drugi jest to single focus i trzeci to jest manual focus. I teraz tak, pierwszy, continuous, czyli kontynuacyjny. Jest to autofokus, który będzie nam ostrzył cały czas kontynuacyjnie na punkt, który wybierzemy, żeby miał ostrzyć. Czyli mamy swój aparat, ustawiamy ten tryb, lokujemy sobie ostrość na postać, na psa, na samochód, na cokolwiek, co się rusza. To jest tryb ostrości, którego używamy w momencie, w którym przedmiot bądź postać się porusza. Wtedy lokujemy sobie właśnie ten fokus na daną postać, bo mimo tego, czy ta postać się będzie ruszała, czy się nie będzie ruszała, autofokus będzie sobie podążał właśnie za nią i wtedy jesteśmy pewni, że te zdjęcia będą ostre właśnie tam, gdzie mają być, ze względu na to, że dobraliśmy odpowiednie ustawienie autofokusa. Drugi typ ostrości to jest single focus. Single focus, jakby jak możecie się spodziewać po samej nazwie, jest to pojedynczy punkt, który możemy albo zaznaczyć sobie sami na aparacie dokładnie punkt, który chcemy, bądź też wybrać z menu stref, jak ma to wyglądać. Trzeci to jest fokus manualny. Czyli manualna ostrość. To jest to, gdzie możecie uzyskać często troszkę bardziej artystyczną wersję zdjęcia, które chcieliście zrobić, dlatego że wy dokładnie decydujecie o tym, jak ono wygląda. Podczas tego ostrzenia, tego co się wydarza, my możemy nagle odkryć inaczej zdjęcie, które chcieliśmy zrobić. Może się okazać, że używając autofokusa, to zawsze będziemy lokowali albo na postać, albo na niepostać. I aparat będzie dość agresywnie przechodził z planu na plan. A używając manualnego fokusa możemy sobie przejechać tak, żeby ta ostrość była prawie na twarzy, ale żeby mocno pokazać to, co jest za daną osobą i na przykład w punkt mieć kolczyk, który ledwo wystaje gdzieś tam z ucha pod pewnym kątem do nas. Jakby to są rzeczy, które teoretycznie możemy zrobić również na autofokusie, ale tak naprawdę przy manualu dopiero wtedy widzimy tak mocno, co my możemy zrobić. Często jest tak, że ktoś, kto nauczył się manualnych ustawień ISO, shutter speed i tak dalej, wchodzi na taki poziom ego, takiego kozactwa lekkiego. Ja to generalnie robię wszystko na manualu, ja jestem kozakiem, ja nie potrzebuję żadnych automatycznych jakichś trybów, ja robię wszystko na manualu, włączając w to ostrość. I taka osoba często wpada w taką pułapkę, na przykład idę robić reportaż, na przykład idę robić zdjęcia streetowe, gdzie ruch jest szybki, gdzie wszystko się dynamicznie zmienia, gdzie nagle okaże się, że musimy spojrzeć całkiem w inną stronę i to właśnie tam coś się dzieje, bam, mamy zdjęcie. I jeżeli mamy manualną ostrość, to zanim my tą ostrość złapiemy, no to niestety będziemy mieli problem. Jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, zanim zamkniemy temat ostrości. To jest kolejna pułapka, w którą często wpadają fotografowie, powiedzmy początkujący, nawet do takich semi-pro. Jest to pułapka szybkiego shutter speedu.
I teraz mówię, o co chodzi. Jeżeli mamy shutter speed 1500, 1000, bo generalnie jesteśmy wariatami i robimy jakieś mega szybkie zdjęcia z jakiegoś powodu, czy są to jakieś zawody sportowe, czy ktoś biegnie, czy nie wiem, pies biegnie, czy coś, no to generalnie musimy mieć ustawioną ostrość. No i mamy sobie ten autofokus, no i generalnie uważamy, że wszystko będzie ok, no przecież to jest autofokus, no to on zrobi za nas robotę. Ale trzeba też wejść w menu. Trzeba w tym menu poszukać sobie samych ustawień autofokusa i zobaczyć, bo może się okazać, że mamy do wyboru prędkość autofokusa. Czy to będzie wolny, normalny czy szybki? Zazwyczaj one są w taki sposób właśnie tłumaczone. To jest wolny, normalny i szybki. Więc jeżeli chcemy robić po prostu zwykłe zdjęcia, no to sobie robimy normalny autofokus. Jeżeli chcemy robić bardzo szybki shutter speed, no to wtedy proponowałbym zrobić bardzo szybki autofokus, czyli wybrać jednak tę opcję szybszą. Z tego względu, że jeżeli aparat jako migawka ma ciach, bardzo szybko zrobić zdjęcie, ma palnąć to zdjęcie i od razu przejść do następnego, bo zazwyczaj też się robi w serii, no to migawka to zrobi. Ale czy ostrość się ustawi na czas? Jeżeli nie będzie ustawiony odpowiedni tryb prędkości tego autofokusa, no to istnieje szansa, że nie zdąży. Albo nie zdąży na którejś z klatek, które będziemy wykonywali. Teraz mam kolejną rzecz. Prześwietlone i niedoświetlone zdjęcia. O tym można mówić i opowiadać. I można pisać książki, i można nagrywać filmy, a zdjęcia dalej będą prześwietlone i dalej będą za ciemne, bo coś. Chciałbym, żebyśmy sobie wyodrębnili prześwietlenie i niedoświetlenie umyślne i prześwietlenie i niedoświetlenie, bo generalnie jesteśmy wałami. Więc umyślne prześwietlenie i niedoświetlenie może polegać na tym, że jesteśmy sobie na zewnątrz. Jest słonko, jest w ogóle super pogoda, robimy komuś portret, generalnie za plecami ta osoba ma dużo nieba. Powiedzmy, że są chmury, ale jest generalnie niebieskie niebo i tam trochę białych chmurek. No jest przepięknie. Robimy zdjęcie, no i okazuje się, że jak chcemy ustawić sobie, żeby nasze niebo było nieprześwietlone, no to nasza postać jest, kurczę, cała czarna prawie, jest bardzo ciemna. No i co robimy w takiej sytuacji? Oczywiście prześwietlamy niebo. Ja wiem, że to źle brzmi, ale musimy wybrać jedno albo drugie. W tym przypadku oczywiście robienie w RAW-ach bardzo mocno pomaga, bo jestem wam w stanie prawie zagwarantować, że prawie w każdym przypadku jesteście w stanie to niebo odzyskać. A z postacią wolałbym jednak nie ryzykować, bo moglibyśmy zrobić to w drugą stronę, tak? Czyli nie prześwietlamy nieba, mamy bardzo niedoświetloną postać i potem wyciągamy cień z tej postaci, ale tutaj może się pojawić już problem. Może się pojawić jakieś ziarno, może się okazać, że jednak będzie za mało danych, no bo niebo to niebo, co tam mamy wyciągać, a jednak z postaci każdy element twarzy jest ważny, więc jakby się okazało, że jest za ciemno w pewnym miejscu i my wyciągamy i nagle się okazuje, że nie ma nosa, albo nos jest jakiś tam dziwny, no to byłby już problem, chmurki raczej tam nie przykleimy, więc to bym chciał wyodrębnić. Takie rzeczy się robi. Prześwietlanie zdjęć celem odpowiedniego wyeksponowania modela też jest już na tym etapie ludzi, którym ten film się wcale nie przyda. Wobec czego mówimy tutaj o takim prześwietleniu na zasadzie, a nie wiedziałem, a bo jest super jasno, trudno jakby weź coś ogarnij, generalnie Lightroom Highlights minus 100. Jest jedna rzecz, którą możecie robić, jeżeli sami jeszcze nie macie wyrobionego oka, albo macie jakiś dupny wyświetlacz, albo w ogóle coś się dzieje z waszym aparatem, że wam nie pokazuje za dużo danych. Możecie sobie włączyć na ekraniku histogram. Histogram to jest taki wykresik, który się rusza, czyli taki zaawansowany PowerPoint. I w tym wykresiku dokładnie będziecie widzieli, gdzie jest bardzo jasno i gdzie jest bardzo ciemno. I patrzycie sobie na ten wykresik i jeżeli on z jednej strony jest tak totalnie przejechany i w ogóle nie ma nic po lewej stronie, a jest wszystko z prawej, to znaczy, że jest prześwietlone zdjęcie. A jeżeli będzie wszystko z drugiej strony,
No, to znaczy, że jest niedoświetlone zdjęcie. I myślę, że nie odkryję żadnej Ameryki, jeżeli wam powiem, że ten histogram powinien być mniej więcej zbalansowany, czyli nie mieć jakichś turbospajków w jedną stronę i turbospajków w drugą. I dzięki temu będziecie mieli super wyeksponowane zdjęcia, nawet nie musząc się bardzo skupiać na tym, czy to ma być ISO 100, czy 200, czy shutter speed 250, czy 300, 500 milionów, bo tak naprawdę będziecie sobie patrzyli na histogram i kręcili sobie pokrętełkiem i będziecie widzieli, kiedy ekspozycja jest dobra. Oczywiście to też nie jest tak, że można po prostu zamknąć oczy, kręcić i zatrzymać się, kiedy będzie wszystko ok, ale jest to też pewna metoda, tak? Jeżeli się uczymy tej ekspozycji, to włączamy sobie histogram i na pewno on wam mega mocno pomoże. Kolejna sprawa to jest kompozycja, a może nawet nie do końca kompozycja, jest to odwrócenie uwagi od obiektu, który fotografujemy. Teraz jest taki problem, bo czasami zdarza się tak, że dostaję zdjęcie i zastanawiam się po co. W sensie, w jakim celu ktoś zrobił to zdjęcie. Bo patrzę na nie i nie wiem. I to moim zdaniem jest wyznacznikiem złej fotografii. Wyznacznikiem złej fotografii dla mnie nie jest szum. Wyznacznikiem złej fotografii dla mnie nie jest delikatne zejście ostrości. To jest wypadek przy pracy, który się może zdarzyć każdemu. Wyznacznikiem złej fotografii z kolei jest dla mnie zdjęcie, które dostaję do ręki i nie wiem po co je ktoś zrobił, bo ta historia nie jest przekazana, bo ja nie wiem, na co mam patrzeć. Problem pojawia się, gdy mamy na zdjęciu tak dużo rzeczy, bądź w tak zły sposób wykadrowane to zdjęcie, bądź też pod złym kątem robione, że tak z jednej strony wydaje nam się, że powinna być to ta postać, a z drugiej strony to ten kilogram bananów albo reklamówka Biedronki. Już zaczynamy się gubić, co tu tak naprawdę jest obiektem. Co możemy zrobić, żeby nie gubić oczu naszych odbiorców? To jest to taka ta romantyczna część fotografii, w której to fotograf przez chwilę ma być takim właśnie artystą, który ma pokazać tę historię. Musimy zwrócić uwagę na scenę. Musimy zobaczyć, co się dzieje w tej scenerii i musimy w jakiś sposób dopasować wszystko do tego, aby nasze oko zobaczyło obiekt, który chcemy zobaczyć. W jaki sposób możemy to zrobić? A. Ekspozycja, czyli to, co poprzednio mówiliśmy, doświetlenie, niedoświetlenie na obiekt, który chcemy, żeby był najbardziej widoczny, czyli jakby upewniamy się, że tam jest perfekto, a cała reszta może być ciemniejsza, jaśniejsza. No generalnie obiekt ma być spot on, on ma być perfekcyjnie wyeksponowany, a nad resztą możemy sobie popracować, możemy ją trochę przyciemnić, możemy ją trochę rozmazać, cokolwiek. Generalnie obiekt musi rzucać w oczy. Druga kwestia, no to jest właśnie ostrość. Możemy ustawić ostrość na postać, na cokolwiek chcemy wyeksponować i właśnie tym to zrobi. Trzecia rzecz to jest ten taki ślimaczek, ten taki golden rule, który z jednej strony jest przez wielu fotografów już wyparty, szczególnie przez Instagram, bo Instagram nie jest robiony w landscape'ie, ale jest coś takiego, że mamy właśnie sobie takiego ślimaczka i ten ślimaczek mówi nam, w jaki sposób działa nasze oko. To nie jest tak, że teraz każde zdjęcie macie robić w ten sposób. Nie. Ktoś kiedyś po prostu udowodnił, że w taki sposób wyeksponowane zdjęcia zwracają uwagę właśnie na tą rzecz. Ale my również nauczyliśmy się, że jeżeli ktoś jest totalnie w centrum, również to tak wygląda. Nauczyliśmy się, że jeżeli ktoś zabiera całkowicie prawą stronę albo lewą stronę, to również będzie dobrze widoczne. Co chcę przez to powiedzieć? Zanim zrobicie zdjęcie, upewnijcie się, że to, co chcecie sfotografować, jest tak bardzo oczywiste, że nie będziecie później musieli nikomu tłumaczyć, co jest na tym zdjęciu. Teraz taki mega krótki, szybki punkcik. Ucinanie w złym miejscu zdjęcia. To się dzieje przy kadrowaniu, więc możemy to podpiąć pod kadrowanie. No tutaj nie będę ściemniał ani... tutaj nie będę długo poświęcał. Tutaj nie będę dużo czasu poświęcał na to, po prostu no, jeżeli ucinamy łydkę w połowie,
albo jeżeli ucinamy udo w połowie, albo jeżeli ucinamy kogoś tak, że na linii środka kolana ta postać się zaczyna, bądź też ucinamy dłonie i widać tylko nadgarstki, a później już jest granica zdjęcia, no to jesteśmy wałami, no i jakby powinniśmy przestać to robić, no bo to są słabe zdjęcia wtedy i jakby postać wygląda mega, mega niekorzystnie. Więc tutaj polecam albo zrobić krok w tył, jeżeli nie możemy uzyskać osoby w pełni w kadrze, a gdzieś tam pamiętamy, że to ma być Instagram i 4:5, więc będziemy kadrować, albo w ogóle wtedy mocno uciąć tą postać tak, jak się często ucina właśnie postaci, na przykład przy portretach, żeby było widać przedramiona i tłów razem z głową. Z tym ucinaniem to też jest tak, że tak jakby ktoś tam kiedyś wymyślił, gdzie można ucinać, a gdzie nie. Oczywiście, jeżeli wam się podoba zdjęcie, w którym jest ucięta dłoń tylko i kończy się tutaj to zdjęcie i w ten sposób to wygląda, to jest okej, jeżeli jakby macie jakąś wizję i uważacie, że to jest okej. Problem polega na tym, że po prostu to często wygląda bardzo niekorzystnie. W sensie to zdjęcie wygląda wtedy mega nieprofesjonalnie i ta osoba, która jest na tym zdjęciu, też wygląda dziwnie, no bo jakby hej, gdzie są twoje dłonie? Więc teraz mogę wam tylko sprzedać takie podstawowe rzeczy. Na pewno nie ucinamy dłoni, żeby one były widoczne na zdjęciu, i to też tak, że na przykład też nie ucinamy palca w połowie, jakby dajemy całej dłoni być na zdjęciu. Na pewno nie ucinamy nóg od kostek w dół, bo to też wygląda totalnie źle, jakby serio to wygląda tragicznie, jeżeli ucinamy od kostek w dół i nagle jest taka noga i ona się kończy i nie wiadomo, gdzie ona się kończy. Niekorzystne bardzo jest obcinanie łydki w połowie w dół, bo to sprawia, że łydka danej osoby wydaje się o wiele grubsza, bo nie widzimy jej zwężenia na dole, też jest totalnie słabe. Analogicznie do tego nie ucinamy uda od połowy w dół, dlatego że to udo również wydaje się, że ono tak rośnie i nagle się ucina, więc jakby my wizualnie nie mamy tej opcji zobaczenia, gdzie ona się zwęża do kolana, a wiadomo, że każde udo zwęża się do kolana, no jakby nie ma takiej nogi, no bo takie nogi mają tylko postacie w Minecrafcie. Nie ucinamy też w połowie kolana, bo w połowie kolana z kolei to jest mega takie dziwne i nienaturalne wybrzuszenie nogi, które również mega niekorzystnie wygląda. I to są takie podstawowe rzeczy. Ucinanie kogoś w pasie, ucinanie na pozycji połowy klatki piersiowej, to już zostawiam wam do oceny. Jakby to już robi się tak nie robi się, jakby zostawiam wam do oceny. Moim zdaniem tutaj już można śmiało się bawić. I ostatnim takim punktem, który chciałbym poruszyć, to nie jest jakieś tam turbo ważne jakby z perspektywy nauki samej fotografii, bardziej jest to ważne z perspektywy po prostu bycia fotografem, to jest nie robienie sztampowych zdjęć. I to powinno wam już bardzo dużo mówić. Ja, trzymając aparat, jestem tym artystą, twórcą, który ma przekazać historię. I tak jak wcześniej powiedzieliśmy sobie o tym, że odpowiednio eksponując postać, będziemy ją pokazywali naszemu odbiorcy, odpowiednio kadrując zdjęcie, będziemy skupiali uwagę właśnie na tej postaci, bądź też rzeczy, czymkolwiek. Odpowiednio dobierając ustawienia, żeby wszystko wyglądało tak, jak należy, to my tym wszystkim tworzymy historię. I dzięki zrobieniu dobrze tego wszystkiego, co dzisiaj poruszyłem i tego, co poruszyłem w poprzednim filmie, i dokładając jeszcze do tego taką wyjątkowość, eksperymentalność tego, w jaki sposób robimy dane zdjęcie, wtedy naprawdę jesteśmy kozakami. Wtedy naprawdę możemy powiedzieć, że kurczę, ja robię zdjęcia takie, że to widać, że ja te zdjęcia zrobiłem, a nie, że to nie ja. Dam wam teraz taki przykład. Wy korzystacie z moich presetów i super. Cieszę się, że korzystacie, bo je dla was właśnie wrzuciłem. Ale wy też mnie oznaczacie na tych zdjęciach często i dużo też ludzi z Warszawy jest, które te zdjęcia wrzuca. I zauważyłem taką tendencję, że ktoś potrafi zobaczyć zdjęcie u mnie i pójść dokładnie w to samo miejsce i zrobić dokładnie to samo zdjęcie. I okej, ono jest super, bo tak jak ja na nie patrzę, to mam jakby, no spoko, podoba mi się, no bo skoro ja je zrobiłem i uważałem, że ono jest fajne, no to logiczne, że jak ty je zrobisz, no to też mi się będzie podobało, bo byłbym hipokrytą, gdyby nie.
Problem polega na tym, że zauważyłem to na przykład przy takim zdjęciu, jak byłem na stacji metra i dla tych, którzy nie wiedzą, co to metro, to są takie pociągi pod ziemią. Dla tych, którzy nie bywają często na stacjach metra, one wyglądają bardzo fajnie, dlatego że są turbosymetryczne. Wynika to z tego, że z jednej i z drugiej strony są tunele, że w jednej stronie jedzie pociąg w jedną, drugi w drugą, znaczy, że metro. Więc to sprawia, że to jest symetryczne. Druga kwestia, większość stacji jest takim okręgiem, to jest taka tuba, więc to już nam tworzy kompozycję zdjęcia, bo tu mamy taką tubę, tu mamy symetrię. Zazwyczaj symetrycznie są postawione albo takie dwa rzędy filarów, albo jeden na środku. No więc to są piękne miejsca, żeby robić zdjęcia. No i ja takie miejsca lubię fotografować, bo lubię pokazywać różne stacje metra w Warszawie, jak są ludzie, jak nie są ludzie, wykorzystywać je do tła, do zdjęć, czy jak z tym z Yoshim, czy jakichś swoich randomowych zdjęć. Więc generalnie często jestem tam. No i ostatnio też robiłem takie zdjęcie, wrzuciłem i zobaczyłem, jak mi później chyba dwie osoby oznaczyły właśnie praktycznie z takim samym zdjęciem. I zastanawiam się, czy jakbyś na przykład nie zszedł po schodkach na sam dół i na szerokim kącie położył aparat na samej ziemi i w ten sposób objął tą stację, to czy przypadkiem nie zrobiłbyś tego zdjęcia lepiej ode mnie? Bo ja potem, patrząc na swoje zdjęcie, pomyślałem sobie, kurczę, ale to wyglądało świetnie z perspektywy podłogi. I jeżeli ja miałbym umysł taki, żeby cały czas odwzorowywać to, co robią inni, bo to się kliknęło, to ja nigdy nie wpadłbym na to, żeby pójść i właśnie z podłogi to zdjęcie zrobić, a okazuje się, że ono może wyglądać o wiele lepiej. Więc tutaj mega, mega uważam, że warto jest jednak robić zdjęcia w inny sposób niż wszyscy. Słuchajcie, dzięki wielkie za oglądanie tego odcinka. Jeżeli ktokolwiek z was dotrwał do tego momentu, to prosiłbym o zostawienie komentarza, bo jestem strasznie ciekaw, czy w ogóle ludzie oglądają do końca moje filmy. Zapraszam was na swojego Instagrama, oczywiście link macie w opisie. Zapraszam was na naszą grupkę na Facebooku, na której jest nas coraz więcej i w ogóle wrzucacie swoje zdjęcia i prosicie o porady i w ogóle ludzie piszą. Znajdziecie też w opisie link do SoundClouda i to jest ciekawe, bo ja też zajmuję się produkcją muzyki, więc ostatnio postanowiłem, że będę też robił biciki, takie bardzo bitowe biciki dla ludzi, którzy robią film, po to, żeby nie musieli płacić tam po 20 euro miesięcznie subskrypcji za to, żeby takie proste bity mieć do swoich filmów, czy na YouTube'a, czy na Vimeo, czy dla swoich klientów, czy gdziekolwiek indziej. Więc można sobie wejść na SoundClouda i można sobie pobrać i ja nigdy nie będę robił claimów, więc jakby to jest totalnie royalty free, jak się to nazywa. Tam nie ma generalnie praw autorskich, bo ja oddaję tę muzykę jako twórca tej muzyki za darmo dla odbiorców. Co jakiś czas możecie sobie zaglądać, bo ja będę dorzucał tam bity. A dla tych, którzy na przykład nie robią filmów, bo na przykład jest bardzo dużo ludzi, którzy nie robią filmów, to możecie sobie po prostu słuchać, czy to w szkole, jak jest nauczyciel nutny, czy w drodze do szkoły, czy w drodze do pracy, czy w pracy. Generalnie to taka jest muzyka, że wszędzie można jej słuchać. Jako że mój pies się strasznie domaga atencji, więc musiałem jakby wziąć ją do siebie, chcieliśmy się z wami dzisiaj pożegnać. Widzimy się w następnym filmie. Proszę, nie pytajcie mnie, kiedy ten film będzie. Ja po prostu mogę wam obiecać, że będzie on jak najszybciej tylko będę w stanie go nagrać. Podsyłajcie mi też jakby tematy, które uważacie, że powinniśmy poruszyć, bo ja mam ten problem, że moim zdaniem wy wszystko wiecie, więc po co będę wam coś mówił? A okazuje się, że wy wiele rzeczy chcielibyście się ode mnie dowiedzieć, a ja uważam, że one są niepotrzebne do nagrywania. Więc jakby jeżeli rozumiecie, o co mi chodzi, to bardzo proszę piszcie chociażby w komentarzach, to ja wtedy sobie będę na to zerkał i będę odkładał sobie to na listę filmów, które będą do nagrania. No, to tyle. Na razie. Cześć.